Naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy nie potrafią zadać sobie odrobiny trudu, żeby ubrać się odpowiednio na eleganckie przyjęcie. Naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy krytykują innych za ich plecami. Ale trzeba mieć jaja, żeby mówić ludziom wprost, co się o nich myśli. Proszę mi wierzyć, ja mam jaja. Gratuluję, ale wydaje mi się, że nie wypada się czymś takim chwalić na eleganckim przyjęciu. Nie mam żadnego problemu z tym, że zgasiła tego bufona. Wręcz przeciwnie, świetnie się bawię. A kolega nie zamierza zareagować? Nie. Sam pan jest sobie winny. Adam przedstawił Różę jako swoją partnerkę, a pan i tak sobie pozwolił na tą mało subtelną wycieczkę w jej kierunku. Ostrzegam, że następnym razem nie obrócę tej sytuacji w żart, tylko dostanie pan w zęby czy w jaja? Jak myślisz, Tomek? W zęby. Śmiem wątpić w te jaja. Trafiony, zatopiony. Uwaga, królowa lodu nadchodzi. Nie wygląda na zdenerwowaną. Adam, mogę cię prosić na chwileczkę? Jasne. Pierwsze starcie za mną. Zaraz wracam. Ale założę się, że to było nic w porównaniu z tym, co szykuje dla mnie matka. To jest ta Róża? Owszem, przedstawiłem was sobie, jak tylko weszliśmy. Ta dziewczyna wygląda jak... te rajstopy, te buty. Ze śmietnika je wzięła? Nie sądzę. Chociaż w takim wypadku podziwiałbym ją za zaradność. Adam, mi naprawdę nie jest do śmiechu. Co z Dianą? Czemu nie mogłeś Diany przeprowadzić? Ona by ci przynajmniej wstydu nie narobiła. Wstydu to sobie narobił twój nadęty pupilek. Mógł nie obrażać Róży. A co do Diany, to nie lubię jej i tyle. A tę dziewuchę niby lubisz. Nie niby, mamo. Ją naprawdę lubię. Ale ja się nie zgadzam. Mój syn nie będzie się zadawał z patologią. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale twój syn jest dorosłym człowiekiem. Twoja zgoda nie jest mu do niczego potrzebna. To moja kancelaria i nie życzę sobie, żeby... Uważaj, mamo, co chcesz powiedzieć. Przypominam ci, że mecenas karmelicki od dłuższego czasu chce mnie do siebie ściągnąć. A ja zabiorę ze sobą Tomka. Więc przemyśl, czy naprawdę chcesz dokończyć zdanie, które, jak sądzę, chciałaś wypowiedzieć.